Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie koszmar Elevena i przepraszam was serdecznie za to, że poprzedni odcinek zakończyłem w takim popłochu, pośpiechu i w takim momencie. No ale cóż, chwilowo są u mnie rodzice i nie za bardzo mam kiedy nagrywać, więc te odcinki będą krótsze, ale będą za to częściej, więc mam nadzieję, że w ten sposób uda nam się tą grę ukończyć, więc mam teraz troszkę czasu, zobaczmy o co z tym chodzi. Okej. Czyli momentalnie do niego podejdziemy, to mamy przerypane. No dobrze, rozumiem. Już tak nie krzycz, wiem, nie żyję. No ja wiem, no nie żyję. Dobra. Jest nieśmiały. Zaraz, jaki tam był tekst? Jest nieśmiały, żeby dać mi klucz. Ale gdyby nie był, to by mi go dał. Jaho. Tu jest coś, jakaś sprytna sztuczka, żeby na niego nie patrzeć, czy coś? Znalazłeś pierwszą z kart mocy serka? Znalazłeś klucz, okej. Czyli w ten sposób na niego nie patrzeć. Aha, dopóki nie patrzę prosto na niego postacią, to... Okej, to było łatwiejsze niż myślałem. Karta mocy serka? Co to do cholery robi? Wyśmienicie. Możemy iść dalej. Teddy bear! Cześć. Nieważne. Co teraz? Lady Demon jest bardzo miła i uprzejma. Jednak nie lubi marnować swojego czasu. Dlatego przygotowała dla pada... Sorry, zatyka mnie. Kolejne wyzwanie. Żebyśmy mogli kontynuować, musi pokonać pan wszystkich przeciwników. Powodzenia. Nie masz szans. Coś sądzę, że akurat teraz to mam więcej szans niż zazwyczaj. RKS mi podpowiadał w komentarzach ostatniego, przedostatniego odcinka, że szczekanie dużo daje. Więc tak zróbmy, może zużyjmy to szczekanie na niego. Zwiększyliśmy sobie atak i teraz możemy go napieprzać. Furia. No nie, atak. Okej. Okay. Troszkę mu mało zadaliśmy tych obrażeń, więc weźmiemy rzut okularami i tobie weźmiemy... Gdzie wyłaś? Oho! Dużą fantę. O! To co daje więcej? Dobrze, przy tym zostaniemy zatem. Zrzut okularami, zdolności, pazury. Nawet sobie spokojnie radę chyba. Bije mnie ciężej niż się wydaje, to zatrujmy teraz. Zatrujmy teraz wroga. Co nie tam, rzadyko? Nie, to nie jest problem moich płuc, po prostu jakoś tak mam. Jak czuję intensywne jakieś zapachy czy coś. Chociaż ile można furii, miałem mieć pazury, no nieważne. O, nie czuję się najlepiej, teraz go zatruło, no to dobrze. Indian, o fuck. To było głupie. Było bardzo głupie. Odżyj, Indiana. Myślę, że... pójdziemy na frytki, co ty na to? Zaraz, stopnie. Ty dawaj rzut okularami, a ty dawaj frytki, tak. No, myślę, że zaraz go wykończymy, no spokojnie. Zaraz będzie leżał i kwiczał. Wszystko tak, jak powinno być. Okej. Nie, pazury. Dobra, to zrobimy może... ma jeden HP. Ta trucizna fajnie działa. Nawet nie zauważyłem, kiedy mu tak spadło. O, mam nową zdolność, ogień beta. Czyli będzie coś lepszego, ale... nie mogę się leczyć między nimi, o cholera.
Dobra. To robimy tak, nie mam zdolności. Butelka wody, zdolności, to może zrobimy szczekanie. Golden Cactus, bo on był dość ciężki z tego, co mi się wydaje. Próbuj kogoś opętać, co? Elfen jest pod wpływem demona? What the fuck? Tu weźmiemy może furię. Golden Cactus. Niech mu tam życie spada. Dobra, Elfenku, budź się. Pazury. Duch A. Spróbujemy się ich pozbyć, tak? Chociaż Indianom samym. Elfen wraca do siebie, super. No, ale dużo obrażeń, żeś zadał Indiana, po prostu normalnie jestem z ciebie dumny. No dobra, jestem z ciebie dumny. Ogień Beta. Atakuje wszystkich wrogów. Yes! Dobra, szczekanie. O, jak pięknie, jak ślicznie. Oj, Indiana, trzymaj się. Fuck. Okej, czyli mam całe 3 rundy walczenia z potworami i nie mogę przez ten czas wdupić, tak? Kurczę, znowu mi się spacja zrąbała, dobrze, że mam przy sobie długopis, no. Co jest grane? Dobra, także jeżeli podejdziemy tylko dobrze taktycznie, to damy radę. Będzie git. Okej, bring it on. Więc myślę, że teraz, skoro walczymy od początku, możemy to lepiej rozegrać, więc nie pozwólmy Indianie paść, oszczędźmy tą całą gumę do rzucia, tą wiecie. Więc na niego jak co działa, rzut okularami najlepiej i pazury. Ale najpierw mu obniżmy może obronę i otrójmy i potem dopiero będziemy go atakować pazurami, Indianom. No. Rzut okularami, zdolności, furia. Rzut okularami, zdolności, pazury. I teraz tak będziemy. Myślę, że jakoś go w miarę szybko dobijemy. Tylko tak, żeby nikt z nas nie padł. Na to trzeba będzie uważać. Bardzo ładnie mu schodzi zdrowie. A tak weźmiemy co normalnie, jak to będzie wyglądać? Ej. Przedmioty, duża fanta, damy ją Elrenowi, okej. Okej, więc znowu rzut okularami, zdolności, szczekanie. Ma osobną obronę, no to dobrze, będzie atakował mocno, więc trzeba go chyba jeszcze troszeczkę tym dowalić, szczekaniem. Stracił siłę. Dobrze, to dobrze, będzie nas nie atakował. Rzut okularami, zdolności furia, spróbujmy go zatruć. Nie udało się. Zdolności pazury. Tak go najszybciej dojedziemy, zostańmy przy tym. Fuck, no to mi się nie udało troszkę. Póki jesteśmy przy tym rycerzu, to myślę, żeby Indianę wskrzesić. Bo potem będzie ciężko. Teraz tak, zdolności... Nie, najpierw muszę się uleczyć, żeby być gotowy do walki z tamtymi. Więc weźmiemy może frytki. Zdolności, nie, przedmioty, butelka wody, dasz ją mi. I tak się podleczymy przez tę rundę. Teraz ci skopiemy dupsko. Pazury, po prostu już tak, na normalnie. Dwie rundy chyba powinny zejść. Oj, zadał dużo obrażeń, niedobrze. Myślę, że teraz już... Może jeszcze nie, dobra, teraz padnie. Okej. Super, dobra.
Mroczny rycerz padł, teraz trzeba będzie się skupić. Co najpierw bić? Czy te duchy, czy Golden Cactus? Ja się pewnie nauczę, mam nową zdolność. Ogień beta, okej. Więc od razu ognimeta zaatakować wszystkich, wybić te duchy po bokach, a potem skupić na Golden Cactusie, bo im więcej ich jest i mnie bije, to tym gorzej. To jest logiczne. Więc zaczynamy walkę. Ogień beta. Zdolności. Osłabiamy ochronę Golden Cactusa. Nie bijcie mnie tyle, bo zaraz padnę. Dobra, więc teraz zdolność nie mam na ogień beta, no to ogień alfa. O cholera. Dobra, to weźmiemy Golden Cactusa, załatwimy. Dobra, podlecz Elevena. Indiana, dawaj, lecz mnie! Lecz mnie! Indiana jest pod wpływem demona, no cholera. Nie dobrze, no to muszę sam sobie dać butelkę wody. Super. Zajebiście. Ja tu mogę zginąć. Ja tu mogę zginąć. Zdolności ogień beta. Nie ma tak łatwo. Okej. Został jeden. Teraz to przetrwamy. Zdolności zwiększa atak. Zdolności zostaniemy przy rzucie okularami. Może teraz? Przedmioty. Myślę, że frytki to zastosujemy dopiero jak... Furia może weźmiemy, o. Niedobrze. Weźmiemy atak. Jeżeli frytki leczą po 600, no to praktycznie za chwilę, jeżeli Elven dostanie, to powinniśmy tego użyć. Szczekanie. Okej. Okay. Dobra, więc teraz myślę, że zrobimy już tak, że... Przedmioty... Frytki... Przedmioty, duża butelka wody... Znaczy butelka wody po prostu i mi, żeby dał, tak. Odleczymy się na następną trzecią rundę. Akurat dużo obrażeń zebrałem. No ale cóż. Przepraszam cię serdecznie. Leżysz i kwiczysz. Żegnam! Okej, znalazłem 100 zł, znalazłem gumę do życia. Super, dobrze. Teraz trzecia, ostatnia fala. Nie mogę zapisać, tak? Nie spodziewałeś się mnie tutaj, nieprawdaż? No cóż. Potrafię zgagiąć czasu przestrzeń, zapomniałeś? O nie. O nie. Nie, Flamty, nie. O nie, Flamty. Czemu mi to robisz? Ile ty masz HP? 5000! It's over 5000! Znaczy nie, to jest równe 5000. Dobra, to weźmy sobie doładowanie najpierw. Osłabimy twoją ochronę, a potem cię dojedziemy. Dobrze, super. Więc teraz tutaj rzut okularami. Duża fanta, żebym czasem nie padł. Sobie zwiększył atak, niedobrze. Ile on dostał? Trochę tak, no nawet. Dodajmy butelkę wody, żeby mi nie brakło czasami. I potem zaczynamy atakować jeszcze Indianom. Bo może być ze mną źle. Ogień beta, no nie, no to mi się nie przyda tutaj. Nie warto tego marnować. Zdolności. Karetki gdzieś tam jadą, Jezu. Furia. To weźmiemy furię może, bo otrujemy i będzie troszkę lepiej. Dobrze. Rzut okularami. Zdolności pazury. Weźmiemy tak. Cholera, tego się obawiałem. Tego się właśnie obawiałem. Zrobimy tak, że po prostu się uleczę tym Indianom. Tyle niech tak zostanie. Ja teraz zrobię znowu rzut okularami. Przedmioty
duża Fanta i duża Fanta dwulitrowa. Niech ona poleci do mnie, już sobie z nim damy radę, okej. No to zatrucie mnie fajnie działa, teraz zauważyłem, że dość sporo mu zabiera. Myślę, że teraz to już jest twój koniec. Ile? Czy ja straciłem 400 HP? Żegnam. Indiana awansuje na poziom 8. Gratuluję sukcesu. Możemy kontynuować. Super. Ale może najpierw, zanim będziemy kontynuować, to przedmioty, ja się tutaj zapisz na tym save'ie. Ja się troszeczkę podleczę, ok? Duża Fanta. Butelka wody, bo to mi się przyda. Karta mocy serka, jak to działa w ogóle? Czy mogę tego przedmiotu użyć właściwie podczas walki jako jedna moc serka? Bo tam coś tak pisało, że aktywuje jedną moc serka. Tak więc możemy. Niech pan chwilkę poczeka, dobrze? Co jest grane? Coś nie tak? Właśnie dowiedziałem się, że przybył pan serek. Niestety nie jest on w stanie sobie. Nie jest on w stanie sobie poradzić. Nie możemy iść dalej bez niego. Tak więc Lady Demon zdecydowała, że uratowanie pana serka będzie kolejnym zadaniem. Powodzenia. O, cholera. No cześć, czemu nie mogę biegać? Jakie mam... O! O, się przestraszyłem. Się przestraszyłem, że tutaj na wypadłem. Dobra, zapiszmy tą grę. Nie wiem, czy z nimi walczyć, czy oszczędzać to wszystko. Zobaczmy, co to jest, bo zapisałem. Zobaczmy, co to jest. Jeżeli to nie coś prostego, duch. No to z duchem chyba wiemy, jak się obnosić. Pazury. Oj, to może nie pazury. No dobra. No dwa razy na ogień alfany schodzą, więc... Więc to dobrze, no. To myślę, że sobie możemy tutaj podlewelować trochę, bo to nam się przyda na pewno. Jeżeli mamy tak blokować nowe te zdolności, to z duchem to na pewno możemy się fajnie zabawić. A tak. Duch unika ataku. No ale tego ataku nie uniknie. Żegnam! Dobra. Jest ok. Myślę, że możemy sobie to zapisać. Tutaj załóżmy. Przedmioty, butelka wody, żeby z tym nie przesadzić troszkę. Dobra, ewentualnie mamy poprzedni zapis, to będziemy wiedzieli, czy trzeba oszczędzać, czy nie. Zobaczmy. Tu tego będzie więcej. Kolejny duch. 50 punktów doświadczenia, dobra, zawsze coś, tam jest serek, więc po kolejny jeszcze, to go pewnie uwolnimy, nie? Ogień alfa, zdolności, szczekanie. Może mu cokolwiek zrobi. Próbujmy różne rzeczy. Jest niedobrze. Karta mocy serka, to mi nic nie da teraz. Ja pierdzielę. Muszę uleczyć Indianę, bo... No właśnie, tak. Ale Ellen wraca do siebie, wo! Dobra. Więc... Co teraz? Może najpierw się go pozbądźmy po prostu, okej? Okay? Ogień alfa zemrzy i teraz się spokojnie uleczymy. To była niebezpieczna sytuacja. Dobra, więc musimy ożywić tego tutaj. Zastanawiam się nad użyciem frytek tak naprawdę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Eleven, stary, jak się cieszę, że cię widzę. Serek, co się stało? Chyba uruchomiłem jakąś pułapkę, jak tu sobie chodziłem. No tak, kto by się spodziewał? Ej, bez takich! Dobra, idę poszukać klucza. Siedź tu i nigdzie nie odchodź. Bardzo kurwa śmieszne. Dobra. Dobra. Jak ja znajdę klucz? Muszę znaleźć klucz. Fuck! Fucking hell!
To, aha, to tam będzie gdzieś klucz, tam będzie się trzeba z czymś zmierzyć. To nie będzie wcale fajne. No, wiedziałem, że i tak to wpadnę. Jasna cholera. Może będzie można, nie można uciec. Trudno. Myślę, że ogień beta to tutaj wszystko załatwi. Zdolności, pazury, nietoperz B załóżmy. Okej. Myślę, że jeszcze raz ogień beta sobie weźmiemy. Pazury, nietoperz B. Tak, żeby ich wykończyć już. Duch jeden padł, więc to tyle dobrze. Od nich dużo obrażeń nie zbieramy, więc spokojnie. Zdolności, rzut okularami, nietoperz A. Zdolności, pazury, nietoperz B. On powinien go już dojechać, spokojnie. No. Spróbujemy go tak dobić. O, chamstwo. No dobra, i tak nie straciliśmy nic zwykłym atakiem. 12 złotych, awans na poziom 9, super, dobra. O cholera. Nie mam już wody, nie mogę tak tyle levelować. To jest problem tej gry. To jest ciężka sprawa. Sławki? Skoro sławki są lepsze, to czemu tego nie założyć? No dobrze. Zapisz. Dobra. To trzeba często zapisywać, żeby... To mnie uwięzi, prawda? Znalazłeś klucz. Okej. Te drzwi tutaj do tego czegoś to były dziwne, naprawdę. Dobra, Serek, idziemy cię ocalić. Nadchodzę! I'm gonna rescue you! No, tak troszeczkę mi się nie spieszy. Nie mogę biec tutaj, to nadaje takiego dramatyzmu troszeczkę, że nie mogę biec. Mam klucz! Świetnie, otwieraj! Dzięki, stary. Dobra, więc jest nas teraz z powrotem trójka. Fanta dwulitrowa, kurczę, mamy mało takich rzeczy. Ale możemy użyć karta mocy serka. Aktywuję jedną z tego mocy serka, użył kartę do dłoni. Serek nauczył się umiejętności serek beta, okej. Dobra, więc tyle dobrze, więc myślę... Przejdziemy się dalej, zobaczymy co tam gdzieś jest. To gdzie mamy iść dalej, jak tam nic dalej? Aha, mamy się wrócić, bo to była nasza misja. Ocalić serka. Lady Shadow, kto to jest? Mam pewne przypuszczenia, ale nie chcę wam psuć zabawy i nie chcę też... Zobaczmy, czy się domyślacie tak samo jak ja. Pan Eleven, widzę, że przyprowadził pan ze sobą pana serka. Wyśmienicie, proszę za mną.